Szczęść Boże, witam młode pokolenie, które zapragnęło przeżywać rekolekcje ze Shrekiem i w sumie też z osłem, bo dużo było o ośle chyba ostatnio. Rekolekcje pod tytułem Niech mnie ktoś przytuli. Słuchajcie, dzisiaj drugi wątek, drugi temat. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się takiej scenie. Myślę, że kojarzycie. W ogóle, kto nie kojarzy tych scen, może sobie w ogóle obejrzeć tam tą jedynkę Shreka. Można gdzieś tam w internetach. Kojarzycie może. Shrek już idzie z osłem. Idą uwolnić na życzenie tego Lorda Farquada królewnę Fionę. I w pewnym momencie, kiedy docierają do zamku, okazuje się, że jakby ten zamek jest otoczony taką przepaścią, chyba z lawą, jak dobrze pamiętam, i prowadzi do tego zamku taki most na linach. Nie? I w pewnym momencie osioł dostaje pietra i stwierdza, że on absolutnie nie jest w stanie przejść przez ten most. Nie jest w stanie przejść po tej drabince zrobionej z takich właśnie tam jakichś lin i tak dalej. I co ciekawe, Shrek wpada na genialny pomysł. I tego osła próbuje w jakiś sposób zagadać, nawet w taki sposób wyolbrzymiając ten jego lęk, i krok po kroku, idąc z nim przez ten most, zagadując go i odwracając trochę jego uwagę, pomaga temu osłowi? Pomaga mu przejść na tą drugą stronę. I osioł ani się nawet nie zorientował, kiedy już był po drugiej stronie tej przepaści, kiedy przeszedł po tym moście, na który tak bardzo się bał wejść. Słuchajcie, myślę, że druga bardzo ciekawa myśl ze Shreka, właśnie z tej sceny, to jest taka myśl, która brzmi: potrzebujemy ze swoim lękiem stanąć oko w oko i potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże przezwyciężyć nasze różne wątpliwości. Zobaczcie, że dla tego osła Shrek stał się pewnym kompanem, pewnym towarzyszem, który pomógł mu przejść przez tą trudność. Nie? Shrek zauważył, że jak zagaduje osła i go tam trochę straszy, nawet on go tak właśnie, on go straszył, bo on tam rozbujał ten most w pewnym momencie, no nie? Zobaczył, że osioł robi sobie krok po kroku do tyłu i sobie tam radzi, no nie? Z tym lękiem, jakby odwracając trochę jego uwagę. I to jest ciekawe, że Shrek znalazł sposób na osła, znalazł sposób na jego słabość, znalazł sposób na jego lęki, na jego wątpliwości, na jego strach i pomógł mu przejść przez tą sytuację. Myślę sobie, że mnóstwo mamy takich sytuacji w życiu, kiedy się czegoś boimy. Kiedy boimy się jakichś wyzwań, kiedy boimy się jakichś trudności, które spotykamy na naszej drodze. Że boimy się podjąć jakichś działań, dlatego że na przykład, nie wiem, boimy się rozczarowania, boimy się porażki, boimy się, że sobie nie poradzimy, boimy się, że zostaniemy wyśmiani. Tymczasem okazuje się, że jeśli mamy przyjaciela, mamy jakiegoś kompana, który nas dobrze zna i który pomoże nam znaleźć sposób na to wszystko, jesteśmy sobie w stanie poradzić z każdą przeciwnością. Zresztą osioł to potem wykorzysta, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale potem jest taki moment, kiedy tam wpada w akcję smok i okazuje się, że to jest smoczyca. I osioł zagaduje ją, próbując ją w sobie rozkochać trochę, nie? Co potem się udaje, nie? Bo tam w tej drugiej części oni chyba w ogóle mają małe smoczki, w sensie, nie? Małe smoki. Że jakby osioł staje w oko ze swoim przeciwnikiem, to na początku próbuje ją pożreć i zagadując, kokietując tą smoczycę, jakby pomaga Shrekowi, który może zajść po Fionę, czy zajść po Fionę, to zabrzmiało, podbić serce Fiony, no nie, to też nie tak było, ale w każdym razie bierze Fionę pod pachę i zmyka stamtąd i potem oboje są ocaleni i wychodzą cało z tej całej sytuacji, a później jak się okazuje, to smok jeszcze im pomoże chyba tamtej ostatniej akcji, kiedy tam była ta akcja już ze ślubem Lorda Farquada i Fiony. Ciekawe jest, że jak zajrzymy do Pisma Świętego, to możemy znaleźć podobną sytuację. Chciałbym wam przeczytać
Fragment to będzie z Ewangelii świętego Mateusza o tym, jak Piotr chodził po wodzie. Jest taka scena, kiedy apostołowie są w łodzi, kiedy Pan Jezus kazał im odpłynąć, a on poszedł się modlić i oni płyną łodzią przez jezioro i nagle pojawia się wiatr, nawałnica i w pewnym momencie przestraszeni apostołowie widzą Jezusa, który idzie w ich stronę i zaczyna mówić do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I święty Piotr wtedy mówi: Panie, jeśli to Ty, to pozwól mi przyjść do siebie. I Jezus mówi: przyjdź. I Piotr idzie po wodzie. Słuchajcie, niesamowite zjawisko. On idzie po tych falach, idzie po tej nawałnicy. Żadna z tych strasznych rzeczy, które dzieją się wtedy obok tej łodzi, nie są w stanie go zatrzymać. Do momentu, aż Piotr patrzy na Jezusa. Jak przestaje się skupiać na Jezusie, a zaczyna skupiać się na tym, że idzie po wodzie, to zaczyna tonąć. To jest bardzo piękna scena. Kiedy patrzymy w Jezusa, możemy iść po wodzie. Kiedy jesteśmy z Bogiem, możemy wszystko. Pomyślcie o tym, czy nie warto w tym Wielkim Poście spróbować bardziej zaprzyjaźnić się z Jezusem, zwłaszcza po to, żeby zaprosić Jezusa do przejścia przez wszystkie trudne sytuacje, które was czekają. Czy nie warto poszukać jakiegoś przyjaciela, który motywując cię, znając cię dobrze, tworząc sposób na ciebie, na twój lęk, pomoże ci w niejednej trudnej sytuacji, która cię przerasta. A może warto poszukać takiego kierownika duchowego, księdza, któremu możesz zaufać, do którego możesz przyjść albo w sakramencie pokuty, albo porozmawiać, który, korzystając trochę z doświadczenia spotykania się z innymi ludźmi, pomoże ci przejść przez jakieś trudności, które cię spotykają. Warto swoim rękom stawić czoła i spojrzeć im prosto w oczy. Wtedy okazują się mniej straszne, niż nam się wydaje. No nic, w takim razie życzę wam powodzenia i do zobaczenia w następnym odcinku z Bogiem.